Dzień dobry, nazywam się Karol Puławski, jestem kierownikiem działu samochodów używanych w Volvo Autogala i dzisiaj opowiem Wam o samochodzie, który nieczęsto spotykacie na naszych drogach, a który na pewno zasługuje na szczególną uwagę. Mianowicie Volvo V60 Cross Country pierwszej generacji. Nie jest tajemnicą, że rynek samochodów SUV-em stoi. W tym momencie jest to najbardziej popularny segment samochodów. Chociażby sam fakt tego, że XT60 jest absolutnie hitem sprzedażowym, wskazuje na to, że najczęściej wybieranym modelem samochodu jest SUV. Ale co jeśli nie jesteśmy zainteresowani SUV-em? Chcemy mieć wszechstronny samochód, ale nie do końca odpowiada nam specyfika SUV-a. Tutaj wkracza V60 Cross Country. Samochód z jednej strony tradycyjny, kombi, z drugiej strony oferujący nam wszelkie udogodnienia SUV-a. Jeżeli chodzi przede wszystkim o prześwit. W tym wozie mamy prześwit dokładnie taki sam jak w XT60, 20 cm, co gwarantuje nam świetne właściwości jezdne zarówno na bezdrożach, jak i na asfalcie. Nie bez powodu zjawiliśmy się tutaj dwoma samochodami. Ten, który stoi za mną, jest to diesel D4 AWD. Czyli mamy tutaj silnik wysokoprężny o pojemności 2,4 litra, napęd na 4 koła realizowany przez Haldex trzeciej generacji. No i cóż można powiedzieć o tym zestawie napędowym? Myślę, że 2,4 diesla Volvo nie trzeba nikomu przedstawiać ani zachwalać. Jest to absolutnie nieśmiertelna jednostka zestawiona z 6-stopniową skrzynią automatyczną, która gwarantuje naprawdę świetne osiągi, dobre spalanie, a jednocześnie wręcz już legendarną trwałość. Drugi samochód, który dzisiaj chcemy Wam pokazać, jest to benzyna T5 AWD, czyli dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 245 koni, zestawiony z 8-stopniową skrzynią automatyczną. Jest to świetny miejski samochód, który na pewno nie boi się żadnego progu zwalniającego, żadnego krawężnika i żadnej dziury w drodze. Pięciocylindrowej jednostki o pojemności 2,4 litra zupełnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Silnik bardzo dobrze znany, bardzo lubiany, legendarnie wręcz trwały. Dlatego dzisiaj dla odmiany przejedziemy się benzyną. Zatem ruszamy. Pierwsze wrażenia. Wnętrze jest naprawdę dobrze wyciszone. Słyszymy tylko delikatny pomruk silnika. Auto prowadzi się naprawdę pewnie. Jedziemy teraz po drodze szutrowej. Podwyższone zawieszenie, naprawdę świetnie wybiera nierówności. Dzięki temu, że mamy 20 cm prześwitu, czujemy, że siedzimy wyraźnie wyżej względem regularnego kombi. Tutaj ciekawostka, a raczej fakt, nie ciekawostka. Konkurencja, chociażby z Niemiec, nie może się pochwalić w swoich samochodach zbliżonej klasy tak dużym prześwitem zawieszenia jak V60 Cross Country. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy tutaj do czynienia z autem z silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów, mocy 245 koni mechanicznych. Moment obrotowy wynosi tutaj 350 Nm. Przyspieszenie do 100 km na godzinę to dokładnie 6,8 sekundy. Zatem jest to naprawdę szybkie auto i wyraźnie czuć to pod nogą. Najdrobniejsze nawet muśnięcie gazu powoduje, że auto w bardzo przyjemny sposób przyspiesza, a dobrze zestrojona automatyczna skrzynia biegów nie przeciąga, nie szarpie, naprawdę bardzo płynnie, gładko zmienia biegi. Z jednej strony mamy bardzo przyjemną dynamikę, z drugiej strony zachowany jest komfort i płynność podróżowania. Układ kierowniczy w tym aucie jest bardzo precyzyjny. Skręcając, czujemy, że samochód bardzo dokładnie, precyzyjnie reaguje na ruch kierownicą, co w przypadku aut o zwiększonym prześwicie nie zawsze jest standardem.
Więc tutaj naprawdę ten model zasługuje na bardzo duże pochwały, bo zwiększony prześwit nie zawsze idzie w parze z pewnością prowadzenia. Jadąc tym autem po nierównościach, nie doświadczamy nieprzyjemnego uczucia kołysania na boki. Auto jest przyjemnie, powiedziałbym, przyklejone do nawierzchni, nie buja się nadmiernie. Zawieszenie i koła o dużej średnicy bardzo fajnie wybierają nierówności. Nie słychać żadnych nadmiernych stuków dochodzących z zawieszenia. Poza uniwersalnym charakterem, który pozwala nam wjechać zarówno na asfalt, jak i na drogi nieutwardzone, mamy tutaj wszelkie udogodnienia, które oferuje regularne V60. W tym wypadku skórzana tapicerka, łopatki do zmiany biegów, kamera cofania, podgrzewane fotele, klimatyzacja dwustrefowa. Długo można wymieniać. Z jednej strony mamy auto, którym jedziemy wszędzie, ale w środku dalej będzie nam cicho, wygodnie i, nie boję się tego powiedzieć, luksusowo. To wszystko sprawia, że naprawdę chce nam się wracać do tego auta i przemierzać nim kolejne i kolejne kilometry i czujemy przy tym naprawdę dużą przyjemność. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do Volvo Autogala na Toruńską 90. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.